Czemu wy mnie robicie w chuja? Przecież stream trwa już od 4 minut. Chuja ani nic nie było. Było. Pierdolicie wszyscy, kurwa. Co ty zobaczymy na szocie od bossa. Przecież ja od 4 minut do was pierdolę. Ale wy mnie próbujecie w chuja zrobić. Kurwa, ja pierdolę. Kurwiacie mnie z rana. Chuja zrobić, nie? Teraz się w kurwie zakończę tego streama i tyle będzie, nie? To ja od 4 minut pierdolę, czy tam 7, od 7 minut pierdolę sam do siebie, fajnie. Super. I było przywitanie, było mówione o tym, że mi się nie chce, że byłem u fryzjera, ładnie się przygotowałem, że kończymy dzisiaj wódę, bo mi mało zostało. I mówiłem, kurwa, o nowych newsach. Ja pierdolę. Ja muszę spawać. Po raz pierwszy w życiu mi się strona nie odświeżyła ze streamem, jak dałem start. Kurwa mać. Moi drodzy, dwa newsy, które się pojawiły. Pierwszy to jest to, że pokazało mi, że jednak Ruby nie oddaje i zmniejszyli cenę. Tylko nie rozumiem po co, skoro za tydzień są tymczasowe serwery. Które też okazało się, że mam rację. No i są syfem. Więc no, ewidentnie i tylko przecena jest na wschodnim, na Turcji nie ma przeceny. Więc o czym to świadczy? Że jednak nie oddaje i mało ludzi tam gra. Jestem ciekaw, kiedy to sfuzjują, kiedy do tego się przyznają, ale Leksa będzie płakał wtedy i kmicic. Do dzisiaj będą mi, znaczy do tamtego momentu będą mi pierdolić, o to jest wielki sukces, zajebisty serwer, nie? Jak już nikt nie będzie grał. Dobra. Druga sprawa to jest właśnie te tymczasowe serwery i wyszły nowe informacje. Fajnie to jest tak, start o 10, 25 listopada, nie będę na starcie, na pewno nie wstanę o 10, popierdolony zjeb, żeby grać na tym serwerze. Odpalimy się o 15-16, no bo ja i tak będę, jeżeli oczywiście się okaże, że w ogóle ludzie będą grali, no to zrobię serię dwu, trzy odcinkową grabiać i tyle. Ale jak nikt tam nie będzie grał, no to ja mam to w dupie, nie? Klaster zachodni, Polaris, wschodni, Glacial, turecki Ajas. Serwery są nam otwarte do 3 lutego, bla bla bla. No i Battle Pass wygląda w ten sposób, czyli macie darmowy dla zjebów, czyli tam nic nie macie. Oraz premium, gdzie macie jakieś gówno itemy, które też są do dupy. Niczym to się nie różni. Ciekawe, ile ten premium będzie kosztował. Pewnie 200 zł, kurwa. Przepustka bojowa premium jest dostępna w sklepie. Chodzi o item shop, tylko na sobrach eventowych. Poza tym w sklepie możesz kupić też przepustkę bojową, czyli co? Dwie przepustki? Czy to darmowa, to nie jest darmowa? Nikt tego nie tłumaczy, wpierdalają to w translator i do przodu nie ma czasu. Nie ma co marnować czasu na to. Tak mówi Art oczywiście, albo tak pewnie pracuje. Nie? Czy nie? Jak to jest? Powiedzcie mi. Na serwerach przepustki bojowe będą aktywne następujące eventy. 50% więcej do dropu, dopalacz PD, eventy super kamienia, gówno eventy, aktywowanie broni dla młodych bohaterów to jest podstawa, nagonka na potwory, siła tygrysa w przepustce bojowej i tego też nie rozumiem. Zdobądź 40% obrażeń PvE dla swojego konta i to jest dotyczy innych serwerów na tym koncie, nie na samym serwerze przepustki bojowej. To jest to samo, moi drodzy, co już było, no. Na ostatnim serwerze, gdzie żeśmy grali na ostatnim serwerze? Na Ruby to już było. Tylko po prostu oni dali efekt graficzny i niczym to się nie różni w sumie, nie? Czyli praca, no, minimalna włożona w to, żeby tylko kasę zgarnąć, nie? Jeżeli jakimś cudem macie poziom 33 przepustki, to tylko będziecie mogli założone itemy nosić, ale bez alchemii. Czyli alchemia wam się kasuje. Ale jak już wiecie, że jest drugi poziom, to już dostaniecie alchemię. I pierwszą stronę ekwipunku. Kto będzie miał najwyższy level, dostaje tak. Śnieżny Leonidas, 60 dni. Przepustka łupu, czyli autofilter. Amulet strażników, szarpa króla. Syf taki, że na amulet nawet nie założył, bo niepotrzebny. Leonidas tak samo jest taki se. Lepszy jest ten Minidal na potworie HP. Mamy tak.
To samo, tylko że dwa razy krócej. Trzecie miejsce, znaczy miejsca 6-10 mamy tutaj. To samo, jeszcze dwa razy krócej. I tyle. Przepustka darmowa, tak? Dla wszystkich graczy. Nie wiem, czy darmowa. Trzeba mieć 100 XP, żeby otrzymać skrzynię ucznia? Wow, cukier dla konia. Wykrywacz kamieni Metin. Kupon TM. Buty wiatru. Pierścień teleportacji. Wstęp do świątyni smoka, 70. Nawet nie wejdziecie, bo musicie mieć na drugiej postaci tyle samo, nie? Więc, pech. Boczy płomień w jednej sztuce. Magiczny kamień, uuuu! Ja pierdolę, dla graczy premium. To mają biedusy, to mają biedusy, a to mają ludzie bogaci. Uwaga. Skrzynia ucznia 1. Mani 5 dni. Kupon TM, czyli te smocze monety, chyba nie, tygrysie monety to się nazywa. Zwój egzorcyzmu 10 sztuk. Wykrywacz kamieni Metin. Mikstura zrania 5 sztuk. Tygrysie monetki. Siła tygrysa to jest chyba to, co zwiększa o 30%. Chyba to jest to, ten buff, nie? To chyba o to chodzi. Rada pustelnika 5 sztuk. Oczarowanie przedmiotu 5 sztuk. Wonna widzonych broni. Antyczny. Kamień rytualny. No powiem wam. Takie se. W sensie te tygrysie monety i tak są syfem, bo za to nic prawie nie kupisz sensownego. Chyba że tam zmianka kosztuje chyba coś mniej niż 101, nie? Więc no ale to i tak jest syf. A jestem przekonany, że to będzie kosztowało około 700-800 SM-ów, czyli 150 zł. To taki kurwa syf. Więc to niestety, no nie wiem, nie powiem wam, GamePod się stacza. I to jest kwestia czasu, jak sięgnie dna. Znaczy już sięgnął dno, ale mi chodzi, że jak ludzie zaczną spierdalać te gierki, nie? No i macie ten dodatkowy odpał, nie? Ludzie się tam podniecają. To jest to. Podobno bilety szybko lecą. Dzisiaj dopiemy sobie te bilety i sprawdzimy, jaki będę miał damage na headerce z tym gównem. Bo ten syf będzie pokazywał mi, jakbym miał plus 15 broń, nie? Mniej więcej. Produkujemy sobie Bengala. Pierdolę. Siema. Ja chcę zobaczyć Bengala na kole, żeby się uśmiechnąć. No wiem, że to jest scam, ale te SM-y to mi nie szkoda. Nadal. O, dzięki. Ciekawe, czemu tak szybko klucze oddaję. Jeee, warto było! Widzicie? Oddaję, kurwa, jak nigdy. Może to koło nie jest takie skamerskie. Zakręcimy raz na tym poziomie. Czy mi SM-ów nie starczy? O, jak mi przykro, dwa SM-y. Nie zobaczę tego Bengala. Ale zajebiście często kucze daje, zauważyłem. Ale git, mam na 7 dni ten syf. Chociaż nie wiem, medal bohatera to chyba gorszy niż lizak, nie? Czy co on daje? Nawet nie pamiętam, co daje medal? Fizycznych obrażeń. A co daje lizak? To samo, to jest chyba to samo, nie? Nie wiem, co daje... To jest to samo, czy ja się oszukuję w tym momencie? No chyba to samo jest. Nie widzę różnicy. No i teraz jak ktoś zamówi, realizacja będzie w 2-3 dni, nie? Razem mówię... Nie wiem jeszcze jaka ilość kubków na magazynie jest, ale już są. Więc jak ktoś zamówi matowy nawet, to już dostanie w 2-3 dni od zamówienia. A jakie trofeum? Czekaj kurwa, bo... Czekaj, bo ja nie wiem, co ty mi mówisz. To jest to? A to ile dziennie mogę tych mistrzowskich trofeów wymieniać? O ja pierdolę. Ja się cieszył, czyli czekajcie. A tylko z tego jest ten bilet krajowy, tak? Można wyfarmić maksymalnie 60 biletów krajowych, bo tyle trwa ten event.
Czyli nawet jakbyś trafił w dany kraj, to dostaniesz maksymalnie 60 punktów Gaja, tak? To jest bardziej śmieszne niż myślałem. Kurwa, umieram. Mam zawał, Halina. Ja pierdolę, jak ten GameForge kurwa mnie rucha, a ja się cieszę i płacę tej firmie. No dobra, kurwa. No skurwa mać. No ja pierdolę. To jest koło 100%? To chodzisz o VKubon? Ostatnio widziałem aferę z VKubonem, że ktoś wygrał w jego loterii, gdzie on zgarnia wony. Chyba jadę Ita i on daje mu zjebowi z pierwszym levelem. No kurwa! Chyba zaraz wyłączymy to koło, kurwa, wiecie? Anciano mówi, że 5 razy pod rząd. Nie ma tego szczęścia. Na piątą. Ostatni shot z tego koła. Wyślij ktoś 15, to koło będzie ofane. Pierdolę to koło, kurwa. Anciano, kurwa. Jak teraz będzie znowu 100%, dostaniesz bana. Ja pierdolę, nie, to jest niemożliwe, kurwa. Koniec tego koła. Ja nie wierzę, no ja sobie muszę polosować, no kurwa. 5 razy losuję. 1 2. No ja pierdolę, no kurwa teraz. Pucaj mi w dupę. Spierdalaj, nie. Kurwa, patrzcie jak to szybko leci. Kupujmy. Wymień. Wino z kwiatów już z kwini. Dziękuję ci, Gabe, po te super nagrody. Jako, że jestem prawdziwym Polakiem z Polski, to ja idę w Deutschland Liberales, kurwa. O, sprawdźmy, jaki będę miał DMG. Mistrzowski emblemat. Mały damage mam, 60 tysięcy. Znaczy ja nie mam ataku odpalonego i tak dalej, nie? Jep. Przecież kurwa mam taki sam damage. Co jest, kurwa? Ten 3,5 tysiąca damage mam więcej tylko. 40 tysięcy, wow. Na broni plus 15 więcej będę bił. Jednak ten magiczny i krótkodystansowy atak nie oddaje tak bardzo. A po drugie, pamiętajcie, że ja też miałem kamień mocy żywiołów, to też mi dawał damage, nie? 10%. Ja pierdolę. O, Diego, ty pies wysabił chudry. To jak ja śpię, to on robi, dlatego po południu śpi. 48 milionów mam. Wow. Wiecie, skupić to wszystko w pizdu, mając nadzieję, że podskoczy. No, za tyle to by mi się już opłacało. Dobra, ryzyk fizyk, moi drodzy. To może być głupie, ale na 4 będę stratny, za 5 won co kupiłem, a nareszcie już będę zyskał, nareszcie zyskam. Pierdolę, ryzyk fizyk, 1, 2, 9 i kurwa 10. 40 won wydałem, tak? W ten sposób może kurwa, nie wiem, jakoś już się unormuje i... Ostatni raz bawimy się alchemią. Nie odda trudno. Ale już mam dość, kurwa. Ta gra mnie rucha, Polacy mi ruchają. Wszyscy, kurwa, ruchają mnie. Koło też mnie rucha. Powiodło się. Nie powiodło się. Powiodło się. Jestem na plusie na pewno, zaraz sprawdzimy ile. Nie. Powiodło się. Tu jestem na zero. Kurwa. Już nigdy więcej. Nigdy. Koniec, kurwa. Pokażę wam, moi drodzy, na wykresie, odkąd zaczęli grać Polacy i odkąd ta seria już nie ma sensu, nie? Nie jest początek handlarza jeszcze, bo
Półtora tygodnia przed jeszcze grałem, dopiero od niedawna zacząłem to robić. Popatrzcie, tu wszędzie macie zielone. Już kurwa, polusy zaczęły grać. Ja już bardziej muszę ryzykować, nie? A to wszystko, bo Eldorado oddało, kurwa. Kolejne drewniaki, gdzie są? Drewniane silniki. Oddało. A jak kurwa, zacząłem pokazywać, jak to robię na odcinku, to patrzcie, wam pokażę, drewniaki są nic nie warte. Tak kurwa cebulaki zaniżają. A jak ja robiłem, to była za WON 20 i to spokojnie schodziło. Więc tak zrobimy, jutro stream, niedzielę 12. I wtedy na tym 12 będzie 6 godzin Metina i 6 godzin New Worlda. I wtedy zakończymy temat New Worlda definitywnie. Jeszcze będzie odcinek jeden z New Worlda, który kończy moją przygodę. I tyle, w sumie na razie ma.